Zadanie pierwsze. Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie. Mamy oceny na dole, od 1 do 6 oraz liczba wszystkich ocen, jakie zostały wydane w danym przedziale. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Z informacji podanych na diagramie wynika, że pracę klasową pisało 30 uczniów. Trzeba podliczyć teraz wszystkie ilości. Skupmy się na tym. Dwóch tutaj, tutaj, ośmiu tutaj, siedmiu tutaj, czterech tutaj, znowu dwóch. No po sumowaniu to mamy 10, 12, 19, 23, 25, czyli A odpada. Najczęściej powtarzająca się oceną jest 4, 4 czwórek jest 7, a trójek jest 8, czyli to nie jest też prawda. Mediana wyników z pracy klasowej wynosi 2. To też nie może być prawdą. Zwróćcie uwagę, jeżeli posegregujemy te liczby po kolei, to dwójka jest z lewej strony zaraz, są dwie dwójki na trzecim i czwartym miejscu, tak? A w związku z tym, że ocen jest 25, to w środku będą najprawdopodobniej czwórki lub trójki. Średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6. W sumie, skoro wszystkie poprzednie są nieprawidłowe, to już w tej chwili możecie zaznaczyć D, ale obliczmy to sobie. Skoro znamy ilość uczniów, którzy dostali dane oceny oraz oceny, jakie dostali, możemy tą średnią arytmetyczną wyliczyć, czyli jedziemy. 2 razy 1 to jest 2 plus 2 razy 2 to 4 plus 8 razy 3 to jest 24 plus 7 razy 4 to jest 28 plus 4 razy 5 20 plus 2 razy 6 12, a to wszystko trzeba podzielić przez 25. Równa się 2 plus 4 6 plus 24 to jest 30 plus 20 to jest 50 plus 28, 78, plus 12, 90. No, już widzę, że będzie dobrze, ale zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Skróćmy sobie to przez 5. To mamy 5. Tu mamy w 90, 18. Teraz to pomnóżmy razy 2. Razy 2, razy 2, czyli mamy 36 dziesiątych, czyli równa się 3,6. Ok, taki jest wynik, zaznaczamy D.